Hej, z tej strony Kiłkę i witam w Medieval. Co w końcu? What? Czemu tak szybko, tak późno? Jak dużo osób czekało na Medievala, a jak dużo o nim zapomniało. Taki niespodziewany zwrot akcji. Rezydenta skończyliśmy, dlatego teraz mamy tą ankietę. Zapraszam bardzo, w opisie macie linka i w komentarzu pewnie też. Także zapraszam ci, którzy jeszcze nie głosowali, niech sobie zagłosują. Co mam nagrywać następnego? Ankieta jest ważna do piątku, czyli niecały tydzień czasu mamy. I tak. Jezu! Jakieś nowe potworki. Ale widzicie, się nabijają, więc nabijają się ze mnie. Nabijają się w ziemię i łatwo je zabić. Dobra. W każdym razie tak. No i dobra. Ankieta, tam na dwie gry trzeba zagłosować. Jeszcze nie wiem, która gra wygra. Znaczy, no, faworyci już tam mniej więcej są, ale jeszcze nie wiem, kto na 100% wygra, więc nie chcę nagrywać w ciemno. I sobie ponagrywamy w tym tygodniu. Może spróbujemy skończyć Medievala, jeśli się uda. Zobaczymy, ile tam planż zostało. Take care not to wake the serpent of Galomer. It is a most powerful supernatural creature that was bound somewhere within this chasm. Albo chasm. Nie, chasm chyba. Walls, if you encounter it, run. Tak, nam powiedzieli. Tu mamy jakieś flagi czy coś. Wow, siema. Gdzieś tu się... Jak zwykle muszę z życia stracić 1000 litrów. Ale dobra, jest tutaj hektolitr czystej krwi dla mnie. Trochę sobie naładujemy. Aha, tak ten, tak stopuję. Chciałem zobaczyć, co ja w ogóle za sprzęt mam, bo już... Jak wiecie, dawno nie grałem w tego Medievala, ale mam chyba już większość, nie? Bo w ostatnim odcinku mówiłem, że już nic ciekawego nie dostanę. A ciekawe jakby było, jakbym walczył z nimi o w ten sposób. No, celujesz w niego czy nie celujesz? Koleś, celuj w niego. Wow! Coś mi się czuje... No, coś czuję, że długo będę z nimi musiał walczyć w ten sposób, więc jednak sobie wezmę... To. W sumie to wam jeszcze nie pokazałem, jak wygląda ten piorun śmieszny. Więc sobie użyjemy Bogana, ładujemy go. I puszczamy. No, mocarny, mocarny nawet. A zwykły atak? No, razimy trochę prądem, no widzicie, no. Ale całkiem w pytkę. Myślałem, że to będzie słabsze. Jakoś tak nie pamiętałem, żeby to było takie mocne. Zobaczmy tutaj, co powiecie. The fabled dragon armor was forged by dragons from an age long ago. Seek out any remaining dragons if you are to claim this mighty armor. Czyli to gadają o tym armorze. Wow, hajs. Który już zdobyliśmy w poprzednim odcinku, w poprzedniej planszy, tam w tej kryształowej jaskini. Tu pełno jakichś smoczków. Nie wiem, czy to są posągi, czy to są jakieś resztki, czy... Wow, jakie zajebiste moby. Kurczę, brakowało mi tego klimatu zajebistego w Medievala. I właśnie, to jest plansza, która ma tutaj zapasowe wyjście. Możemy sobie po prostu wyjść z tej planszy, gdybyśmy nie umieli jej przejść. Co akurat ja przeżywałem przez bardzo długi okres. Patrzcie, co mi się z głową dzieje, widzieliście to? Ja to przeżywałem przez bardzo długi okres w moim życiu, bo w podstawówce grałem w Medievala i właśnie to była ta plansza, której się blokowałem, bo nie wiedziałem, że muszę mieć tego armora i nie wiedziałem, skąd go muszę mieć. Unable to pass through the Fiery Dragon Gate. Only use this alternate road if no other is available and return to the map of Galomer. No widzicie, tutaj mamy powrót. No dobra, mniej więcej mamy iść w lewo, więc najpierw skoczymy sobie w prawo, to i tak się tutaj łączy potem. Tutaj co jest? Tarcza. No okej. Okay. Śmiało możemy wziąć tarczę. Ciachu, 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 ciachu. Tracimy życie, oczywiście. Hektolitry tracimy. O, tak spróbuję sobie. Au. Au, 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 au. No, napierdzielaj. Jaki zest to jest? What the fuck? Oni tutaj mu przebiegają pod pachą, a on nie umie tym mieczem trafić. Dobra, jest tutaj jakieś hieroglify. What the hell? Lecimy dalej, lecimy dalej. Tutaj widzicie, mamy zamknięte te wszystkie te skrzynie i zawsze jak byłem mały, to się zastanawiałem, what the fuck, jak tam wejść, jakim cudem tam się wchodzi. W ogóle szukałem bugów, żeby tam jakoś wskoczyć, w ogóle wszystko ten, ale nie dało się, niestety.
Okej, sprzątnięty. Tutaj widzę, że mamy kieliszek. Kieliszek też zamknięty. Jakie śmieszne mumie. Ale te wisielce są zajebiste. W sumie ci przebić też. Dobra, przeczytajmy, o co chodzi. This magical barrier was constructed by the dragons of old. Only those brave enough to adorn the dragon armor may pass through this fairy gateway. Okej, okay, czyli tu chodzi o to. No i tutaj jesteśmy tam, gdzie ja skręcałem w lewo. Dobra. I tutaj musimy tego armora założyć, prawda? Pozytywnie. A gdzie jest ten armor? Tu, już się przestraszyłem, że go nie mam nagle. A macie ognie... Ogień. Wszystkim ogień. Płońcie! Chodź tu i płoń! Ej, ten smok mnie bije! O, coś nacisnąłem. Super. Ale czemu ten smok mnie bije? Nie bij mnie, smok! Przestań! Ja sobie tutaj teraz wszystko ponaciskam. A masz. A tu jeszcze jest czwarty. Okej. Okay. Czy tu coś jeszcze jest? Tutaj się idzie? Hello? Nie. Tu się już nie idzie. Smoka podejrzewam, że raczej nie mogę zabić, bo mi frajer chce zajebać. Dobra, i to tyle chyba. Już więcej nie potrzebuję. Tej zbroi śmiesznej. Ale mało życia mam, kurczę. Znaczy, no niby dużo jest, ale strasznie duże ilości tracę na pojedynkach. Tutaj mamy co? Aha, tutaj kieliszek, tak? What the fuck? Koleś, daj mi spokój. On mnie teraz będzie gonił przez całe życie. Bo mu wszedłem na chatę, no ja pierdzielę. Fuck off. Jeb, jaki duży damage robi. No, to już nie jest fajne. Może tutaj go coś zabiję. Mogę go zabić w ogóle? Chodź tu. Ej, ja go biję. Patrzcie, widzieliście to? Spieprzył. A jak tam ten? Aha. To jeszcze muszę paru zabić, żeby dostać... Wiecie co, zrobię fajną opcję. No i pięknie. Pozamiatane. Tylko, że życia mam tak mało, że ja pierdziel. Kieliszek. Jakiś tam kieliszek z życiem. Dobra, no i spadamy stąd, no i pozamiatane, no co się tutaj dziwić. Straciłem naprawdę hektolitry krwi. Powinienem iść chyba do drugiej planszy, albo do trzeciej, bo tu i tu jest bardzo dużo życia i jest bardzo łatwo, więc mógłbym sobie tak jakby trochę zregenerować. No zobaczymy. Dobra, zmień na ten, bo ty jesteś rycerzem, Daniel, więc nie przystoi ci chodzić z jakimś śmiesznym czymś, co ci świeci w łapie. Okej, tutaj ona nic nie chce. O, myślałem, że ona coś będzie chciała, ale jak ona nic nie chce, to kto coś chce? Albo raczej od kogo ja coś chcę? Tu jest ten Minotaur dostępny i tylko on, tak? O Boże, nie lubię go. Da, porozmawiajmy, co on nam powie ciekawego. Hello? Oh, Daniel. I've got something here I can give you, but I've no idea what it is. You fancy a little gamble, Mike? Yes. Wow, kolejny kielich. Pakiet. Zajebiście, mamy już 7. Także sporo. A ta czy nam rozjebał tamten cwaniak? Kurwa, no to trzeba chodzić w som. Pierwszy raz chciałem zablokować tam, gdzie się blokuje w Dark Soulsie. Dobra, ciśniemy stąd. Zobaczymy, jaka jest kolejna plansza, bo w sumie już nie pamiętam teraz do tego momentu. Wiem, że jeszcze piracki statek nas czeka, jeszcze jakaś ciuchcia będzie, ale jak dużo tych plansz jeszcze będzie, to już nie pamiętam. Wydaje mi się, że tak góra 5. Save'ujemy progres, proszę.
tutaj na jedynaczce. Tutaj. Yes. 16 kieliszków, wow. I tu mamy co? The Haunted Ruins. Aha, tu mamy jakieś ruiny. No to pozytywnie, to będzie ciekawe. I to jak zwykle będziemy przechodzić w kolejnym odcinku, bo tutaj jest takie, że taki fajny myk, że co odcinek robimy jedną planszę. Chyba że jest coś mega uber krótkie, albo jest to pierwszym odcinkiem, hi. Jak ktoś nie widział tej serii, bo jest nowym, pozytywnym czy coś, także polecam zapoznać się z poprzednimi odcinkami, bo gierka jest naprawdę w pytkę. No i będziemy kontynuować aż do końca, może teraz w najbliższym czasie skończymy, a jak nie, to znowu zrobimy przerwę i za pół roku znowu zagram jeden odcinek. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się.